mytrójmiasto.pl. To wszystko między nami. Jesteśmy przed Spatifem, gdzie Paweł Konio-Konak i Tymon Tymański przedstawią swój najnowszy show Księgowi. 2 godziny zajmowało mi zakładanie łyżew. Także ustraszyłem się absolutnie i właśnie między innymi o tym jest ten wiersz. Zidiociałem na tych łyżwach, hibernatus przebiegły. To jakaś nowa forma industrialnej hipiserki. Jest z nami Paweł Konio-Konak. Panie Pawle, pytanie do pana. Co oznacza tytuł pańskiego nowego tomiku poezji? Tytuł mojego nowego, 4. tomika poezji pod tytułem Nikt nie odda się za zupę, to jest takie trochę idealistyczne przesłanie w tych tajemniczych czasach. Idealistyczne dlatego, że jak napisał w recenzji Krzysiu Skiba, Konio jest no, jakby wybitnym utopistą, bo wiemy, że w tych czasach wielu odda się nie tyle za samą zupę, ile za przyprawy do zupy. Natomiast ja uważam, że trzeba spojrzeć na sprawę optymistycznie, szeroko, ujrzeć wiele plusów sytuacji, w której aktualnie egzystujemy. Stąd to jest taki, ma ten tytuł być rodzajem terapii, prawda? I no jednocześnie to jest taka informacja dla wtajemniczonych, bo on sięga korzeniami lat stanu wojennego, czasów mniej zabawnych niż obecne, jak to zwykłem mawiać, ponieważ była taka przypowieść w naszym kręgu alternatywnym o bywalcach takiego jedynego nocnego lokalu w Gdańsku. Był to lokal Warsu na dworcu Gdańsk Główny, gdzie właśnie spotykałeś takie tajemnicze subkultury. Były to 3 głównie subkultury. Bezdomni, zomowcy oraz starsi mężczyźni, którzy szukali towarzystwa młodszych mężczyzn i właśnie ci młodsi mężczyźni oddawali im się za zupę. To wtedy kosztowało jakieś 3,50, prawda? W związku z tym wtedy w naszym towarzystwie było takie hasło właśnie nie oddawać się za zupę, prawda? No i pamiętam, był kolega Roman, słynny gdański malarz, który zbyt często przebywał w porze nocnej w tym miejscu i złośliwi twierdzili, że właśnie Roman już zapisał się do grona tych, którzy oddają się za zupę. Roman szedł zaparte, że nie oddaj za zupę, tylko czeka na nocny autobus. Natomiast złośliwi dali mu przydomek Romek za zupę, prawda? No więc tutaj jest to taka subtelna parabola dla wtajemniczonych i jak mówię, tytuł ma mieć charakter terapeutyczny, ogólnie optymistyczny i podnoszący na duchu w tych jakże ciekawych, a tajemniczych czasach. Dzisiaj jest czas na poezję, prawda? Dlatego będę promował też jako bonus moje dzieła zebrane i wylane sprzed 3 lat, no bo myślę, że wygeneruje się dzisiaj jak zawsze taka miła, rodzinna atmosfera i jako bonus poetycki zaistnieją właśnie moje skromne zlewiny liryczne z lat poprzednich. Poleruję głowicę wszechpolską w krzakach na Woronicza, ubrany w przykusy strój Hitlerjugend. Well, watch you come, baby, just have to walk far away. Children got a purse around. I wanna stay. But when I see you walking down the street. Z Koniem przyjaźnię się od lat właściwie 26 już. Pracowaliśmy ze sobą wielokrotnie. Zaczęło się od tego, że byliśmy na tym samym uczelniczu studentami na UG. On był na polonistyce, ja byłem na anglistyce. Pierwsze nasze spotkanie nie było zbyt przyjazne, ponieważ Konio miał potężne ADHD, ja też, więc młodzi ludzie z taką energią no niestety nie do końca jakoś są w stanie sobie wytrzymać. Zaczęło się od tego, że my się wyzywali od różnych rzeczy, od różnych właśnie jakichś tam epitetów. Po latach ta współpraca stała się coraz bardziej harmonijna. Konio wybuchł twórczością liryczną w roku 90, chyba 4 czy 5, kiedy zaczął pisać swoje wiersze. Zaczęło się od takiego właśnie ofarystycznego opisywania tras na graniczu ofu i popu i świata wysokiej kultury, świata niskiej biesiady. No i się nagle okazało, że gdzieś tak przy drugiej, trzeciej książeczce Konio stał się poetą. Od świtu Marian Szemra przeciw tobie. Twierdzi, że sabotujesz program. Mówię mu, okaż powściągliwość. Czy nie za blisko jesteś ostatnio z tym młodym mężczyzną Staszkiem lat 12?